Dobry wieczór, Krzysztof Iwis. Witam Państwa w awanturze o kasę. Tequila, wiedza, doskonała taktyka w czasie licytacji, skłonność do podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. Te wszystkie cechy są potrzebne drużynie, która chce wygrać. Porypane pieniądze na tamte czasy? No, w tamtych czasach 200 tysięcy, no mogli 3 mieszkania kupić, może więcej, zależy w jakim mieście. Ale no. A oto 12 uczestników, którzy zagrają dziś w naszej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Wakacje? Drużyny są tak dobrane, a aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Czy kto ma grać? Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to Grzegorz Ochman, informatyk z Katowic. Ochman? Zbigniew Opioła, ej, czekaj. Niebiescy to Grzegorz Ochman, informatyk z Katowic. Ej, to jest ten... to jest ten... On ma sieć stacji benzynowych, to jest miliarder polski. Dzięki Slasze za 13 lat. Siema dziary, co słychać? Kolana nie bolą? Boli to mnie... Nic. O, witam Ochman, to jesteś ty naprawdę? A pracownik banku z Jaworzna, kapitan drużyny. Mariusz Osowski, pracownik banku z Siemianowic Śląskich. Rafał Frej, pracownik banku z Katowic. Anon, no będzie Elden Challenge. Zarzycki, barman z Ostródy. Ale tylko jeden boss. Inżynier budownictwa z Ostródy. Maciej Kubica, kaskader filmowy z Warszawy, kapitan drużyny. I Artur Żążewski, elektronik z Ostródy. Żółci to Andrzej Puchalski, inżynier z Łodzi. Dzięki Kuberto za 8 lat. Kapitan drużyny. Jerzy Tronka, ekonomista z Milanówka. I Mariusz Wiśniewski, kierowca z Warszawy. Kierowca? Po prostu kierowca? Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny. Pokaz kaderowy mu coś powie? Z drużyną mistrzów. Oto czekająca na mistrzów loża. Ale oni nie mówią, bo upadają. Witamy naszą mistrzowską drużynę. Znasz takiego chłopa, co w Łodzi mierzy... Łodzi mierza? Jakub Boguski. Jezus Maria, za dużo sobie dla mnie. Dzień dobry. Tak, tequila. Przedłuża finisz. Może tak być. Na początek dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, oj, że pobiliście rekord utrzymania się czasu w naszym programie. Że on po taki raz kudłaty. Dziewiąty w programie, a po raz ósmy w Loży Mistrzów. Gratulacje. Jak Jakub to ma chyba 30 lat już. Najwięcej pieniędzy w historii awantury o kasę. Do tej pory 129 300 złotych i dwa samochody. Nie wiem, czy będzie dzisiaj dodawał. Mógłbym dzisiaj go dodać ten liścik, ale nie ma go. Panowie, wiem, czy Black Blue można będzie chcieć więcej. Dokąd będziecie walczyli? No, wszystko się kiedyś kończy, zdajemy sobie. Kiedy odpalisz na kiku i dasz się wyżyć tym wszystkim biednym duszom, jak mi oddadzą grube pieniądze na godzinę? Wie sprawę, nic nie może wiecznie trwać. Dobrze wam idzie, dobrze idzie zarówno gra, jak i zarabianie pieniędzy i wiadomo, że w naszym programie pula nagród jest wolność nieograniczona, słowa kosztuje, tak? Tak, jak będziecie, tak długo możecie zarabiać. Panie Jakubie, pan prawie się nie myli, rzadko pan popełnia błędy, jak dzisiaj w formie. Oby ci nie dali. Jak zawsze wzorowa. Tak? Panie Witoldzie, ale tutaj możesz dostać bana przypadkiem. Do licytacji dzisiaj refleks? Super. Tak? Refleks ćwiczyłem. Pan Tomasz wypoczęty? Wypoczęty. Pan Paweł? Ja również nie narzekam. Tak, ale nie ode mnie, od Twitcha. Po raz już ósmy w Loży Mistrzów. Siema PZ, witał. Nasi mistrzowie zmierzą się w finale z wygraną drużyną z pierwszego etapu. No. Jeżeli ją pokonają, to po raz dziewiąty zasiądą w Loży Mistrzów w następnym programie. Jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5 pokorne tysięcy. Pokorne ciele, dwa cycki z się. Powinieneś dwa streamy równolegle prowadzić. No mógłbym odpalić na YouTube, ale... do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań.
Kiedy podam pierwszą kategorię, drużyny rozpoczną licytację. Ta drużyna, która zadeklaruje zapytanie najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna... Dzięki raz. 3 lata. Przejdzie do finału z waszych 3, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co u niebieskich słychać na początek? Wszystko w jak najlepszym porządku. Wygracie? Na pewno. Tak? Nie. Jak tam u zielonych? Już widać, że dead. Podobnie jak u niebieskich będziemy walczyli o wszystko. Już widać, że dead. Tak? Dobra forma? Bardzo dobrze, tak. Co u żółtych słychać na początek? Podobnie jak u zielonych i niebieskich. Wygramy. Wygracie, tak? Dokładnie. Świetnie w takim razie. Żaden team nie wygra. Żaden team. Prawda, Kubik. Kategoria literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Niebiescy 300. Niebiescy 600. Mam 600, co dalej? 600 od niebieskich po raz drugi. Żółci 700. Żółci niebieski jak licytuję. Mam 800 od niebieskich. Zieloni 900. Mam 900 od żółci 1000. 1000 od żółtych. Niebiescy 1100. 1100 od niebieskich. Żółci 1100. Mam 1100 już od niebieskich. Mam 1200, proszę bardzo. Zieloni 1300. Ja mam robić TikToki ze zbierania grzybów? 1500 od żółtych, to ja. 1600 od niebieskich, dawno temu byłem. Zieloni 1700 zieloni, 1800, 1900, czy będzie 2? Żółci 2000, 2 od żółtych. Zieloni, dobra. Kurde. 9K może być, ale mógł jeszcze powstać, 8900 zł w puli tego pytania. I to była, no oczywiście nie wiemy, czy to była dobra decyzja zielonych, żeby zagrać wabank, ale licytacja już poszła nie bardzo będzie, wysoko i każda drużyna w tym momencie mogła zagrać wabank i postarać się zgarnąć całą pulę. Jakie zdrobniałe imiona noszą córki pani Dulskiej? Kogo? Hanka była służącą. Na pewno. Córki, poczekaj. Kogo? Luisa. Jakoś tak, no. Luisa. Mamo, Niusia. Luisa. Tak, już tak. I? Jaki film? Jakie to jest, z jakiej kategorii to jest pytanie? Nie wiem. Moralność pani Dulskiej, taka książka. Jak moralność, to to musi być Maryja, czyli Marysia. I tyle, jedna córka, podchwytliwe pytanie. Eliusz i Moreliusz. Czas się skończył, panowie, jaka jest odpowiedź? No nie jesteśmy pewni, ale wydaje nam się, że zdrowiałymi imionami córek pani Dulskiej, pani Dulskiej były Luisia i Michasia. Co sądzą niebiescy? To nie jest prawidłowa odpowiedź. A jaka jest prawidłowa? Naszym zdaniem prawidłowa odpowiedź to brzmi Hesia i Mela. Tak jest, Hesia i Mela. Chłop postrzekał i do domu, he? Tak więc... Niestety, panowie, no, zagraliście o wszystko. Była szansa, ale nie udało się. Musimy wam podziękować za udział w grze. Dziękujemy bardzo. To tutaj nie Hesia. Chyba od niezdrobniałego... Tak więc mamy teraz dwie drużyny. Niebiescy 3000 złotych, a żółci 3000. W puli do następnego pytania przechodzi 8900 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Spotkamy się tuż po nim. Polska meczka, ryski, szyszki. Moje zdrobniałe od Spartuś. Dziadek. Witamy po reklamach, oglądają państwo teleturniej Awantura o Kasę. Zostały nam tylko dwie drużyny w pierwszym etapie. Drużyna niebieskich ma 3100, a żółci 3000. W puli do następnego pytania przechodzi 8900 zł. Losuję kategorię.
Ciężki ryski jutro, no. Ryski, tak, parterze. Dawaj jakieś historia, bo ja nic nie rozumiem. No i no, podpowiedź w dupie. Licytujemy podpowiedź podobnie jak pytanie. Chcesz zaraz wypalić ze streamowania, siema? Tak. Nie może ją teraz kupić, biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300, niebiescy 300, 400, 400 żółtych, niebiescy 500, przepałka poleciała. Żółci 600, 600, niebiescy 700, 700, 700 po raz 800, 800, niebiescy 900. Szczerze warto dokupić i krzyknąć wabank. 1000, to i tak będziemy mieli 10 tysiąc, 1100 mam, 1100 po raz drugi, 1100 po raz 200, mam 1200, co dalej? 1300, nie, wabank na następny powiedzieć. Po raz drugi, po raz trzeci. Mają podpowiedź, to mogą wabanki na pewno ciarnąć 1300 zł zapłacili niebiescy za podpowiedź, a ja będę losował kolejną kategorię, ponieważ podpowiedzi orzeszki, nie liczymy jak pytania, więc wciąż 5 pytań do końca pierwszego etapu. Co nerwy? No nerwy mam, ponad godziny mi kazali robić. Ja jestem... Rozumiesz? Kategoria... Tylko zszywany. Polska. Do streamowania w basenie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham... Niebiescy babam! Niebiescy babam! Aj, żółci to się nadają. Dlaczego tutaj akurat pan Leszek nie licytował? Kto kazał mi robić odgórcinę? Nie mogę powiedzieć. Mogę tylko mrugnąć. Była bardzo szybka, znaczy bardzo szybka licytacja. No nie spodziewaliśmy się. Ale w znaczy, mieliśmy to samo, mieliśmy to samo zrobić. Tak. Ale niebiescy byli szybsi. Aha, no oczywiście to było świetne zagranie tak pana ziewam, ale... Zbigniewa. Skoro panowie chcą wejść do finału, wygrać program, to trzeba było tak zrobić, żeby zgarnąć całą pulę i zaryzykować wszystko. I uwaga, jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie i to znaczne, będą mieli 10 900 zł. Ale jeżeli im się nie uda, to do finału wejdą żółci. To odwołaj to, proszę. Niebiescy mają również podpowiedź, którą kupili no, dosyć drogo, ale teraz to wie, czy ich nie uratuje. Jeszcze wydymają żółtych na jak nazywa się autor tomu wierszy Moralia albo rzeczy do obyczajów nauki przestrog? Chcielibyśmy wykorzystać naszą podpowiedź. Proszę bardzo. Julian Tuwim. Sarbiewski, Morsztyn, Naborowski, Potocki. Klaus. Potocki, a nie, to malarz chyba. Ja nie wiem. Morsztyn, Potocki. Nie mów, że tamci wejdą do finału, nie odpowiadając na żadne pytanie. Już kiedyś byli tacy mistrzowie. Chcesz w ogóle mistrzami zostali dzięki temu. Po uzgodnieniach stawiamy na Andrzeja Morsztyna. No, żółci tu nie zdążyli wejść do licytacji. Czy to jest dobra odpowiedź, waszym zdaniem? To jest dobra odpowiedź. Żółci nie weszli do licytacji. Nie zdążyli. Można powiedzieć, że mieli szczęście. To był Wacław Potocki. Ja pierdolę, filmy się wyrzucały nawzajem. Tak więc niebiescy zaryzykowali. Mieli ogromną szansę, ogromną wygrać pierwszy etap. Niestety nie znali poprawnej odpowiedzi i niebiescy kończą grę, podobnie jak zieloni, nie mając pieniędzy na koncie. Natomiast uwaga, drużyna żółtych nie wygrała żadnej licytacji. Pan Leszek nie zdążył wejść do licytacji ostatniego pytania, bo pewnie by to zrobił, tak? Tak. Chciał pan to zrobić. Oczywiście. Tylko przegapił ten moment. Dokładnie. No i na szczęście, ręka Boża go chroniła. Szczęściem ręka wolnego rynku chroniła jego pieniądze. W pierwszym etapie, w związku z tym drużyna mistrzów nic o nich nie wie. Niewidzialna ręka. Drużyna żółtych ma na koncie 1600 zł, ale zgodnie z regulaminem dopisujemy pulę z ostatniego pytania, aż 10 900 zł. A więc witamy was w finale ze znakomitą kwotą 12,5 tysiąca zł. Gratulacje! AFK Arena. No. Na AFK-u weszli do finału. 10 koła i teraz grają po 300, żeby wynieść 8K. I no.
rozpoczynamy finał awantury o kasę. Słabo liczyłem żółci. Wchodzą do gry z mistrzami, mając na koncie 12,5 tysiąca złotych. Jesteście tajemniczą drużyną, panowie, no ale jednak może uchylicie nam rąbka tajemnicy. Jak byście w ogóle skomentowali swój udział w pierwszym etapie, panowie? No, niewątpliwie zakończony ogromnym sukcesem. Ale co tequila chciał jeden na jeden? Możemy powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia. Co? Ale czy to w ogóle była strategia, żeby nie wchodzić do gry, czy po prostu tak wyszło? Tą konkurencję zrobić? Licytowaliśmy się. Za każdym razem tutaj drużyna niebieskich no, wyprzedziła nas. No, no i więc na szczęście. Ani razu nie udało się wygrać licytacji. Był taki plan, że kolega miał powiedzieć wabank, dlatego że my nie mieliśmy podpowiedzi, prawda? Wiedzieliśmy, że przeciwnicy mają przewagę. Bo mają jeszcze w zanadrzu podpowiedź. Tak jest. No ale kolega nie zdążył po prostu. No. Że pan nie zdążył, wynikało po prostu, że pan nie zdążył, czy też jednak wolał pan, żeby oni odpowiadali? To znaczy podejrzewałem małą licytację i wtedy chciałem krzyknąć wabank. Aha, czyli chciał pan jeszcze trochę uzbierać tutaj. Tak. Ale chytry. Ale tam w puli było 8 900 zł, to właściwie było pewne, że to ktoś pójdzie wabank. Na szczęście nie zobaczyłem puli. Witam no. panu w finale. Na szczęście, bo pieprzył grę. To prawda. Chłop miał takiego pieprzonego parta. Drużyna mistrzów ma więcej pieniędzy o 1200 zł na waszym koncie. Nikt z nich nie wygra, dosłownie twoje słowa. Ty masz rację. Dosłownie wszyscy się pomylili, bo oni też źle odpowiedzieli. Przewidziałem to, no ale wszyscy pieprzone siermięgi. No to co ja miałem powiedzieć? 1700. Panie Witoldzie, panie Tomaszu, co możemy powiedzieć o żółtych? Czeka nas kolejny trudny pojedynek. Jaki zarośnięty. Tak jak pan powiedział, niewiele można o nich powiedzieć. Liczymy tylko troszeczkę na to, że szczęście, które mieli do tej pory, może na chwileczkę ich opuści. I wtedy natychmiast wkroczycie do akcji. Tak. Tak? Witamy w finale mistrzów. Widzisz siebie? A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Tak, Łukaszu. Ta drużyna, która wylicytuje zapytanie... Będę robił bossa zaraz od cielęć, od gniazda. Ciekawe jestem, czy już ktoś zrobił. Najwięcej będzie odpowiadało. Tak, jeżeli odpowie pobić. Prawidłowo, otrzymuje pieniądze źle, na swoje konto nie za to pytanie. A jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Widzę, że możemy zaczynać. Żółci gotowi? Tak. Tak, mistrzowie? Tak. Losujemy pierwszą kategorię w finale. O czas? No, czas się mierzy, nie? Walczy jeszcze 2 godziny, ale on pałką. Ja będę walczył kategoria raczej tym. Kategoria sport. Nie gubię się, przyszedł. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham pana. Żółci 300. Żółci 300. Witam, no. 400. 400. Żółci 500. 500. 600. 600. 600. 800. Jaka kategoria jest? 1000. 1100. 1100 spokojnie idą. 1200. Co dalej? 1300. 1300. 1400. 1400. 1500. 1600. 1700 mam już. 1800. Ale nic sobie dobrze z tym ze sportu. Bardzo. 200. Powinni kupić. 2300. 2400. 2600. 2800. 2900. 3. I trójka jest. 4. 4. O kurde, tu już odcinek idzie. 4,5. 4,600. 4,700. A gdzie blok? Ile oni mają więcej? 1000 więcej. 500 po raz drugi, 500 po raz, mam 5200, proszę bardzo, 5200 po raz drugi, 12500. Jaki sigma tu jest, ja pierdolę. A więc proszę państwa, piękne. To była jedna z najbardziej emocjonujących licytacji. Ale w puli tego jednego żółtych, pytania co? Mam aż 17 700 zł. I uwaga, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli ponad 10 000 przewagi nad żółtymi. 18 900 na koncie. Ale jeżeli im się nie uda, to będą mieli tak, tylko na koncie tak, 1200 zł. Do 1000 trzymam później. A pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jeżeli im się nie uda, to finał będą w tym momencie wygrywali żółci. Ile złotych medali zdobył na olimpiadzie w Monachium amerykański pływak Mark
Szpic. Jak 7? Zdobyć jeden człowiek złotych medali. Nie. Co? To w ogóle fizycznie możliwe? To jest rekord. Tak. Ale... W sumie zdobył 9, to wiem na co. To jest pewne. Tak, ja niedawno nawet o wczuśpie słyszałem. Ale po ile byś dał? Panie Krzysztofie, ile by kosztowała podpowiedź? Wszystko. O kurde, oni 1200 mogą złotych. Oni tyle, mogą co panowie mają. Kupujemy. O ja pierdolę, oni mogą odpaść. 1200 zł zapłacili mistrzowi za podpowiedź. Co to oznacza? Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to oczywiście wygrywają pulę za to pytanie. Ale jeżeli się teraz pomylą, to przegrają program, stracą mistrzostwo, a my będziemy mieli w następnym programie nową mistrzowską drużynę, czyli żółtych. Bez żadnej odpowiedzi wejdą, będą mistrzami. Drugi raz 7, 2, jest 7. 9, 4. 7. Pan Tomasz bije brawo? Sobie. Że? Że 7. Jest pan pewien? Jestem pewien. Że 7? Tak, 9 zdobył w sumie. No. Tak jest! 7! Jak jeden człowiek na jednych mógł 7? Co? Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Jak to możliwe? Co to za sygma musiałby być? Różne style i dystanse, ale chłopie! Grupowe też są, no, ale grupowe to co? No jeden ma drugi, rzeczywiście 7 medali. Pan Tomasz, kiedy zobaczył podpowiedź, już był pewien, a więc warto było kupić, ale to kupno oznaczało duże ryzyko. Bo... Phelps to był 23 złote medale w karierze, do tego 3 srebrne. No tak, ale ten na jednych zawodach 7 zdobył. Już mogłoby was nie być w grze, a jesteście na koncie aż 17700 złotych. Tak więc ponad 10 tysięcy więcej niż żółci, którzy w tej chwili mają 7300. Nie kłam. Czy żółci znali odpowiedź? Tak, tak. Byłoby zaznaczone, że to jest para. To można powiedzieć, że szkoda, że się nie udało wygrać tej licytacji. Trzeba było grać wabank po prostu. Czy żółci czują respekt przed mistrzami? Ale on nie ukradł chyba. Nie. Gramy dalej. Mamy jeszcze aż 5 pytań do końca gry, tak więc zobaczymy, co się wydarzy. Paka 8 to było 8 medali złotych. No, żeby tak było różnorodnie, to tym razem koło wylosowało mi kategorię sport. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Żółci 300. Żółci 300 spokojnie. 400. 400 mistrzowie. Żółci 500. 500. 500 po raz drugi. 500 po raz trzeci. Odpuść, bo musisz blokować po to. Nie udało się nazbierać panu Leszkowi 900 zł w puli. No przecież nie odpuścili. Ale przy dwójce ich blokujemy. Rozumiesz? W której dyscyplinie odnosi sukcesy Iweta Radziewicz, mistrzyni świata i Europy w kategorii juniorek? Znowu to samo, te skoki do wody jakiś, ewidentnie. Jest takie coś? Dobry gospodarz, Iweta Radziewicz, której dyscyplinie odnosi sukcesy. I to nazwisko nic nie mówi. Ja też nic. Tym razem nie wiem, mistrzyni świata Iweta Radziewicz. Może w górę Iweta Radziewicz. Spoko, nie? Tak. Było iść, jak to się go ma celu? Bierzemy. Nie wiem, odpowiedź. Bierzemy? Tak. Co, musimy. Jak jeszcze nie odpowie? Ile będzie kosztowała podpowiedź? 400 zł. Nie. Woli 900 zł. 200. 200. Za 300 sprzedam. Za 200? Może jednak? No tacy jesteście biedni, dobrze. Za 200. Biedak, biedacz. Szachy, pływanie, brycz. Ty, szermierka, szermierka pewnie. Brycz to nie będzie. Szachy. Szachy albo szermierka. Szacha albo szermierka. Nie, słuchajcie. Szermierka na stuwa. To są szachy. Nie mam pewności. Wiem, że jakaś nasza juniorka właśnie odnosi sukcesy w szachach.
Dobra, mi się to wydaje. Tak? Nie jestem pewien, no, ale tak jakby się postawiłbym na szafę. Tak. Dobra. Dobra, no ustawiamy szafę. W takim razie. Ja to pokażę. Tak. Senior. Młoda dziewczyna, nie wiem, 17-16-letnia. Nazwisko, niestety. Ja bym serwierkę dawał. Powietrze. Odpowiadamy na pytanie. Sądzimy, że tą dyscypliną będą szachy. Ekspertem w drużynie mistrzów jest pan Tomasz. Panie Tomaszu, czy to jest dobra odpowiedź? Zdecydowanie tak. Tak jest, szachy. Ty, a czemu pan Tomasz interesuje się juniorkami? Sorry, że tak pytam. Wiesz, inne czasy to jeszcze można zrozumieć, ale susi. Troszkę wzbogacili się żółci, w tej chwili na koncie równo 7,5 tysiąca złotych, ale mistrzowie mają prawie 10 tysięcy więcej, 17 300. Przed nami jeszcze 4 kategorie, losuję kolejną. Kaci? Jakie elo mają juniorki w szachach? Jedno oczko obok sportu tym razem. Historia powszechna. Rozpoczynam licytację, biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham. Na olimpiadzie w dupę? Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. Kiedy fryzjer? 1000 od mistrzów. 1100. Które jutro może? 1200 od mistrzów. Ile? 1200. Jak da radę. 1300. 1400. 1400. 1500. 1600 mistrzowie. 1600. 1700. 1800. 1900. 1900. Dwa. Jest dwójka. 200. 200, proszę bardzo. Co to jest smalci? Co ty drugi. Już mam 200. 300. Blok zara? 400. 2500. 2,5. Blok? 2600. 2700. Ole chytry ten mistrz, ale dobrze. 2900. Jest 3. 3 po raz drugi i 3 po raz... 300. 300. Blok. 200. Kurde no. Proszę bardzo. 3200 jest tutaj. 3300. 7,5. Ale i doją. Jakie to jest. Ej, mistrzowie to są takie singi. 20k w ogóle. Wykorzystał tą samą strategię, podciągnął ile mógł i zablokował żółtych. Pan Witold jest mistrzem w tego on typu jest, nie mogę, no chłop ma tak żelazne nerwy, ten mistrz, że to jest Louis. 800 zł w puli tego pytania. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, no to będzie to rekord w historii programu. Przynajmniej jak na razie w jednym programie na koncie 20 600 zł. Jeżeli im się nie uda, będą mieli 9 800 i wciąż będą prowadzili finał. Jakie imię nosił papież, który asystował podczas cesarskiej koronacji Napoleona I? O kurde, w dupę, ty. Pius chyba, no. Nie, na pewno? Chyba tak. Ale czekaj, bo trzeba chyba powiedzieć, który Witynia. Pamiętam, czytałem książkę. Ilu ich było? Napoleona pierwszego. Weźmy w odpowiedź, bo sobie nie przypomnę. Panie Krzysztofie, ile podpowiedź by kosztowała? W puli mnóstwo pieniędzy. Jakie imię? No to wystarczy, to jest imię dla mnie. 2500. Ale i się. Dzięki Szymson. Dobrym szlak. Super być z tą dziadku, dzięki, super być z tobą, widzu. Za dwa sprzedaję. Kupujemy. Proszę bardzo. Oto cztery warianty. Ale ich wyssał. Jeden jest poprawną odpowiedzią. Pius VII, Klemens XIV, Grzegorz XVI. O kurde, albo Leon. Leon XII. Pius albo Leon, ale Pius był pierwsza myśl, to Pius VII. Ja zostaję przy Piusie. Klemens, kurczę, nie, 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 Grzegorz XVI był przy powstaniu istotnie. Grzegorz Florydyńczyk? Wiedziałem, że Pius VII, ale... Pius VII. No dalej, Leon XII kojarzy, z czego on zasłynął? To, ale...
wtedy? Grzegorz XVI na pewno nie byłby później. Klemens ewentualnie mógłby być. Bycie zawodowcem? No chyba nie. Nie wydaje mi się. Muszę sprawdzić zaraz. Cię. Dobra. Czy co? O kurde, ty. Odpowiadamy. To jest Leon XII. Wydaje nam się, że był to Pius VII. Czy to jest odpowiedź? Chyba, nie wiem. Tak? Tak. W 1804 roku asystował przy koronacji. W 1809 był już internowany przez Francuzów. Ty, to nie wiem. Kto to był? Pius VII. Tak! Pius VII! Dobrze! To z czego Leon zasłynął? Pierwsza myśl niby Pius, ale Leon też jakiś taki zdany musiał być, bo coś tam świta we łbie. Soczku. Nie no, serio mówię, z czegoś musiał być. Zasugerował dobrą odpowiedź. Chyba do końca jednak nie byliście pewni, tak panowie? Niestety nie. Nie. Ale udało się, co prawda nie ma na koncie 20 tysięcy, bo 2 tysiące kosztowała to odpowiedź, to jest, ale jest 18,600, no. A żółci mają 4200 zł. Trzy pytania do końca finału. No dobra, jeszcze, bo by tak piszę. Nie tego. Kategoria 1 na 1. No, free kategoria dla mistrzów. Bo to tylko 1500. Proszę, aby teraz drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu. Najpierw żółci. Jak? Andrzej. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Cześć, pogodnie się czuwają. Od mistrzów kto? A, dobra. Rządny Sławie Paweł. Proszę, panie Pawle. Widziałem, że oni kapitana chcą. Coraz bardziej popularny gracz na awanturę o kasę. A ja biorę po 500 zł z puli każdej drużyny do puli tego pytania i za chwilę wybierzemy kategorię. Kiedy przeczytam pytanie, który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy wraca do swojej drużyny, a na konto jego drużyny idzie ta cała pula. Zobaczę, a jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Leon 12 czy 13? Oto kategorie, które mogą wystąpić podczas tego pojedynku. A on był chyba od razu po Piusie, Leon 12. Tak. Ty to może stąd się kojarzył coś. On już zaraz popił się siódmym. Historia powszechna. Proszę bardzo, nie będzie historii powszechnej. Panie Pawle? Piłka nożna. Nie ma piłki nożnej. Panie Andrzeju. Film polski. Jak znika film polski? Nie. Panie Pawle? Biologia. Proszę bardzo, nie będzie. Kurde, już pieprzy mi się hełbie. Panie Andrzeju. Coś sprawdzam w necie na szybko, ja już przyklastę. Motoryzacja. I nie będzie motoryzacji, zostaje Boomer versus fizyka. Zoomer, czyli którą tak zwana radziecka fizyka versus, no. Wielkość fizyczną mierzymy w newtonach. Siłę? Tak jest, siłę. O! Tego nie wiedzieć. Pana Andrzeja na bym musiał z siebie uderzyć. A pan Paweł wraca do swoich. Witam. Ale ty panie Andrzeju, piszesz? To nie ta ławka, ta żółta jest pańska. Proszę bardzo. Bądź do siebie. A 1000 zł przechodzi na konto drużyny mistrzów. Na ich koncie teraz 19 100, natomiast żółci grają w osłabionym składzie, mając na koncie tylko 3700. Ile kosztuje wykupienie zawodnika? 3700. Jaka jest pana propozycja? 300. Tak mało jest wart? Pan Andrzej? Tak, bo nie odpowiedział. Ale no, my możemy dać 300. To my go kupimy za 500 do swojej drużyny. Ale Sigma, chłopie, ten jak pluje. Jaką sumę? Pan proponuje, panie Krzysztofie? Jezu, jaki rzeczywiście no to mogło. To można tak, mistrzowie można rzucić. O to chodziło widzowi. Czego nie tylko jak, tylko jak będzie u nas w drużynie. Jak do was przyjdzie, tak? Tak. Wtedy damy 1000 damy. O! Proszę. Panie Andrzeju. Niech idzie i troluje. Rośnie wartość. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem.
Czyli mistrzowie chcieliby wykupić pana Andrzeja za 1000, tak? Do siebie. Co pana to, panie Andrzeju? No proponuję, żeby pan, z którym grałem, przeszedł do drużyny przeciwnej. W ogóle się to nie pyli, chłopie. Ty tych warto się zdubyć. Z tym, że Andrzej, odpowiadasz na naszą korzyść. No takiej umowy nie ma. Pan zaproponował 300. To jest bardzo, oczywiście bardzo niska kwota, żeby wykupić zawodnika. 400 ale... i ostatnie słowo. Za 400, tak? No, ja wiem, że macie w porównaniu z mistrzami bardzo mało na koncie. W sumie zgodziłbym się na tą propozycję 400. Co na to, mistrzowie? Czy mogliby za 400 wykupić? Tak. No to proszę bardzo, za 400 złotych. Ale ty zardzewiały prykup, przez 5 godzin odnoszę awanturę, co powie. Nie oglądam przez 5 godzin. Oglądam chłopcze z Delulu dziennym albo chorobą jakąś inną, gorszą. Pewnie leki nie wziąłeś dzisiaj, więc dlatego ci się pieprzy. Były inne rzeczy oglądane też. To oczywiście bardzo ładnie ze strony mistrzów. Za 400 zł zgodzili się, żeby żółci wykupili zawodnika. To była bardzo niska kwota. Dwa pytania do końca. Dobra, widzę, że parę osób tutaj przekopiowało to, ale ja sobie stymautuję Plukiego, bo i tak miał dostać timeouta wcześniej, to dostanie teraz tego zaległego. Co królewskie do króla wraca. I tyle. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Czytam, jak 300. To było. Żółci 300. 400. 400 mistrzowie. Gadaliśmy o tym. 500. 600. 600. 600 po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedawca. Tak, Łukaszu, no. Prawda. Egitka gryzie kable. Do pytania 1100 zł odpowiadają mistrzowie. Jak brzmi imię i nazwisko aktorki... Ale że ty drugie konto masz i mnie próbujesz obrażać? To na drugim koncie masz perma, a na pierwszym timeout właśnie z godziny wzrósł do 24. Wygrałeś główną nagrodę. Partnerki Keanu Reevesa w filmie Spacer w chmurach. Kurde w dupę. Jakie to było? Który to jest film Spacer w chmurach? Chciałbym wykupić zawodnika Pluki. Za punkty kanału nie da się. Spacer w chmurach. Spacer w chmurach. Film? Właśnie nie. Ile by kosztowała podpowiedź? 500 zł. Tak, tequila? 400 ja i... nie wiem, który jest to film. Proszę. Dzięki. Zobaczymy, no. Keanu Reeves lubi to, nie? Sandra Bullock, nie? No zobaczymy. Zobaczymy, ciekawe. Sandra Bullock. Judy Dench, Sigourney Weaver, Jennifer Lopez i Tena Sanchez Chichon. Witam, Mr. Barman. Zaraz challenge zaczynamy w Eldenie. Raczej minimum to. Ale potem jeszcze Sworen Channel. Ty, ja bym dał chyba Jennifer Lopez. Ona znana, nie? Tylko czy to aktorka, czy piosenkarka, to nie pamiętam. Jest młodsza. Co? To ostatnio wygląda w ogóle. To może Jennifer. A i to okej. Okay. No to ja bym ją dał, bo znana. Ona wcześniej gra w jakimś filmie, że ona na koncie. Nie znam w ogóle tej teresy. Czyli będzie to ostatnie, jak nie znam. Trzecią muszę. Strzelamy, że to jest Itena Sanchez. To? Powiem tak. Mistrzowie to mistrzowie. Tak jest! Co to jest? Takiego nosa? Nie no, wiesz, no na tej chodzi gimnastki. Nawet tej aktorki nie znam. Na koncie proszę zobaczyć, co się dzieje. W jaki sposób wyciągają mistrzowie pieniądze z konta żółtych? Przecież
Różnica była niewielka na początku, a teraz prawda. Mistrzowie mają aż 19 200 zł. U nich tak zgnięty pięknie, to jest cudowne. Zanim wylosuję ostatnią kategorię w finale, przerwa na reklamy. Nie, ci mistrzowie to ja nie wiem, oni są... Tu chyba musi się wydarzyć jakaś odgórna decyzja, żeby ich z programu wypieprzyć. Inaczej nie mogą przegrać. To gniotek. Po reklamach. Ile zarobili? Ponad 200 tysięcy. Trwa bardzo ostry pojedynek. Prowadzą mistrzowie. Zdobyli sobie ogromną przewagę, chociaż nie było tak na początku ja za mistrzami, finału. Tak. W tej chwili mają 19 200 zł. Odcinków? Chyba 8 już są mistrzami. Panie Leszku, oni bardzo dużo zarabiają co odcinek, dlatego aż tyle. Są rutyniarzami w tym konkursie. A czy mistrzowie zgadzają się z tą opinią? Rutyniarz? Tak, zgadzamy się tutaj pewni. Że jesteście rutyniarzami? No nabywamy rutyny no chcąc nie chcąc. To znaczy może się grać do końca świata u nas. Albo jeden dzień dłużej. Albo jeden dzień dłużej, tak? Na razie idzie dobrze, przypomnę, że w naszym ja ten mistrz jest taki Sigma. Ostatnia kategoria. Ludzie lepsi będą? Zobaczymy. Nie dołoży 20 tysięcy, nie? No nie ma bata, że aż taki budżet, bo to by mi się wyszedł. Jeden na jednego. Tequila, nie mów tak. Proszę, aby teraz drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu. Najpierw rzuci. Teraz idzie kapitan. Proszę bardzo. A kto zostanie kapitanem w drużynie? To już nieważne, bo to ostatnie pytanie. Czy to jest już nieważne. Nie, to i tak nieważne. No i najmocniejszego gracza. I tak zobaczcie, no pół. Mistrzowie, pana Kuba. Dlatego też, że nie boją się grać bez, bo jest to ostatnie pytanie, więc już tu ławka rezerwowych nie grozi. Najwięcej prawda? Ile dorzucił? Kilka tysięcy, ale nie aż wziąłem tak dużo. Wziąłem po 500 zł z puli każdej drużyny mało do puli tego pytania. Najpierw wybierzmy kategorię. Ty, on chce dorzucić? Panie Jakubie, tym razem zaczniemy od... Powiedział najpierw wybierz, ej, dorzuci 15k? Czy tam ile by musiał? Więcej niż 15 chyba nawet. Która kategoria ma zniknąć? Może usuńmy wędkarstwo. Proszę. I jakby dorzucił mistrzowie. Panie Leszku. Geografia świata? Nie będzie. Pożegnajmy chemię. Pożegnajmy? Chemię. Tak jest, pożegnajmy. Wyrzućmy historię sztuki. Proszę, wyrzućmy. To może historia. Usuńmy też przysłowie. Znika? Ją? Film światowy. Proszę bardzo, znika. Zostaje w sumie Jakub, historia i filmy to jego najlepsza pytanie, kategoria. Który z panów wie? Dla niego już zostało to, co jest najlepsze. Który z polskich królów wzniósł nad Dniestrem okopy Świętej Trójcy? Był to Jan Kazimierz. A pan Leszek, jak sądzi? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Panie Jakubie, kogo by pan jeszcze zasugerował? Może Wiśniowiecki? Nie mam po prostu pomysłu. Jan III Sobieski. Kurde, myślałem, że on to będzie wiedział. Takie absurdalne pytanie, że aż się popijączyło, ty. Dobrze. Najspokojne pytanie było. Tak. Nie dorzucił, jak coś. Także nie można, nie ma co się bać przed mistrzami, ale różnica na początku między stanem konta waszym a mistrzów wynosiła tylko 1200 zł. A teraz, kiedy kończymy grę, 16 400. Taka dzięki, sklon. Tak więc rzuci, kończą grę. Dobra, na koncie 2300. Dziękujemy bardzo. Chłopy, z ilu? 12 tysięcy? To 2300 zbici, ja pierdolę. Natomiast mistrzowie po rewelacyjnej grze, ostrej licytacji, był taki chabok, ty. Kończą program, mając na koncie 18 700 zł za dzisiejszy program. Natomiast uwaga, we wszystkich waszych awanturach o kasę wygraliście rekordową kwotę. 148 tysięcy i dwa samochody. Tacy to są sygmiarze. W następnym programie. Jeżeli państwo chcą wygrywać z nami, zapraszamy. Nie no, piękne, piękne. Ci mistrzowie to są... Dobra, czekaj, co z tym licznikiem? Amy, wiadomo co z licznikiem? Ci Black Blue nie ma. Się nie dowiemy. Bo się nie dowiemy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek.
skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę